Dzień dobry Państwu, dzisiaj 28 października. Podjeżdża właśnie tutaj Piotr Bernas swoim Cadillaciem Fleetwoodem. Cześć Piotrek. Cześć Paweł. Witamy po przerwie. To co, gdzieś się może przejedziemy, co? Cześć Paweł, no to w takim razie zapraszam. Dobra, to cyk, to ruszamy. Okej, okay, jesteśmy. Cadillac Fleetwood zaparkowany. My jesteśmy tutaj na Dębińskich, czyli na Alei Miłości w Przysusze. No nie chcę powiedzieć, że związany jest z nią Piotr Bernas, ale tak by wypadało powiedzieć, bo tak aż się ciśnie. Szacuneczek Piotrek, cześć. Witam Cię Pawełku. W imieniu całej Polski witam Cię, no i w ogóle w imieniu całego świata, który niedługo będzie nas oglądał. Pozdrawiam miłośników hibernacji na całym świecie. Piotrek, zapowiedzieliśmy ten odcinek jakiś miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, jak nagrywaliśmy Twojego Poloneza, Fiata, BMW, BMW-kę i Mercedesa. I Mercedesa. Wtedy właśnie. Pawełku wspomniałeś, że to jest mój Mercedes, to jest moje najdłuższe auto, największe.
Natomiast jeszcze jest Cadillac, o którym ci wtedy przypomniałeś, o czym wiedziałeś, ale no, po prostu zapomniałeś. Jeszcze mamy takie cudo. No właśnie. I teraz a propos długości. To jest Cadillac Fleetwood, ale mniejsza o to. Nie jest to standardowa długość nadwozia. No jest to... Jest to samochód przedłużony, tak jak widać. Powiedzmy, Piotrek, przede wszystkim w stosunku do tego pierwowzoru, tak? Czyli tego króciaka, ile on jest dłuższy? Wiesz co, Paweł, no ten samochód ma po prostu 7 metrów prawie. Mam garaże, które mają 7 metrów z haczykiem i wchodzi ten samochód na styk, także okay. Mówię, mam szczęście, bo nie muszę się martwić o garaż, mówię, na żyletkę tak zwaną wchodzi. Także no, nie, musieliby się wypowiedzieć znawcy tematu, ile wychodzi, jaki ma długość standardowy. Okay, no natomiast pytam tak orientacyjnie. No, z tego, co tam oglądałem ostatnio twój film, mm-hmm. z chłopakami z Gdańska, pozdrawiam, zresztą nie znamy chłopaki. Się, ale pozdrawiam. No to oni, widzę, są obeznani bardzo w tych temacie, także... Tak, no oni na pewno wskazaliby tutaj więcej różnic i więcej szczegółów. Natomiast ja, z tego co orientuję się, mogę powiedzieć, że wy zresztą w sumie też to pewnie wiecie, to nie jest najdłuższa możliwa opcja, jeśli chodzi o nadwozia takich Cadillaców. To jest taki średniak. Były oczywiście auta dłuższe, więc zobaczcie, średniak ma 7 metrów, czyli te dłuższe są jeszcze dłuższe. Ale powiem ci, że dobry jest ten, bo te dłuższe, no to już mi się wydaje, że to jednak jest problem z parkowaniem. Tak. I no tym jeszcze w miarę się można poruszać i wszystkie zakręty brać w mieście. A tamten to już autobusik mały, no. No właśnie. Który tu mamy rocznik przede wszystkim, Paweł, powiedzmy? To jest 1979 rok tego samochodu. Mhm. 79 rok i jest to nie Deville, a Fleetwood. Fleetwood. Co tutaj dumnie zresztą prezentuje takim napisem, nie plastikowym raczej. Fleetwood to jest wersja wyższa, jeśli chodzi o wyposażenie. Mnie najbardziej kojarzy się z tymi klameczkami, jak to chłopaki w Gdańsku powiedzieli. Od trumny. Jak od trumny, tak. 1 listopada blisko, więc żarcik jak najbardziej na miejscu. Ale do wnętrza jeszcze wrócimy. Ciężkie dźwięki, trzeba troszkę siły. Spójrzmy jeszcze na nadwozie, szczególnie dach. Mamy tutaj dach pokryty skórą. Tak, no właśnie pytanie, czy to jest skóra, czy... Tak, na 1000%. Proszę bardzo. To jest żaden tworzywo, żaden plastik, to jest skóra. Zresztą notabene też powiem o tym za chwilę, bo samochód ostatnio miał taką małą przygodę, ale oczywiście nie związaną jakąś tam kolizją. I musiałem ten dach, tak, stał trochę na dworzu i musiałem go wczoraj trochę jakby, przepolerować. Nie przepolerować, ale nasmarować odpowiednimi specyfikami. Ja mam takich trochę specyfików, także żeby nabrał znowu blasku i żeby na tą skórę jakby nasączyć odpowiednimi środkami, żeby zdała się elastyczna. Wspominaliśmy trochę już ostatnio o tym, wyschła. Że ty się znasz na tym, jak mało kto. No, umiesz takie rzeczy robić? Kiedyś robiłem, także. Kiedyś. No, ja już ci mówiłem, że pół przysłuchy tutaj ubolewa, że już przestałeś to robić, dlatego może warto do tego wrócić. Tu mamy szyberdach. Przed chwilą tutaj sobie rozmawialiśmy tak luźno, no szyberdak wygląda jakby był dołożony trochę później, ale tak na mi się pewno... wydaje, ale mówię, jeżeli ktoś go dokładał, nie wiem kto i w jakim celu, natomiast no, na pewno zrobił to profesjonalnie, nic tam nie przecieka, wszystko jest spasowane, tu wszystko ładnie, ta skóra podchodzi pod chyba, że się mylimy z Pawłem tutaj, no musieliby się wypowiedzieć chłopcy, jak mówię, no chłopaki z Gdańska, bo oni są, widzę, fanatykami takich Cadillaców, także tak. Że na pewno mają większą wiedzę. Tutaj mamy taką lampkę, ona pewnie ma jakąś nazwę amerykańską, no, fajną. Ja niestety nazwijmy nie wiem, to obrysówkami, jak w Ameryce. Obrysówka. I ona świeci, widziałem podczas jazdy, Tak, one świecą i generalnie wszystkie lampy świecą, także świetnie. Dodaje mu takiego uroku to podczas jazdy nocą oczywiście. Teraz mamy widok na okienko. Zgodnie z tym, co mówili chłopaki z Gdańska, im mniejsze okienko z tyłu, tym wyższa wersja wyposażenia. Ten ma dosyć spore, natomiast no... Nie wiem, co tam może być wyżej, więcej w tym samochodzie. No. No przede wszystkim on ma, zauważ, Piotrek, welur. Nie ma skóry, tylko ma welur, który wtedy był opcją droższą w Wiesz tym co, Paweł, samochodzie. No, wydaje mi się, że to też bardziej komfortowe jest, bo to jest raz, że jest miększe kanapy. Tak. Dwa, to jest to, że jest łatwiej to utrzymać w takiej, po prostu mówię, skóra się zeschnie z latami i tak dalej, no chyba, że ją cały czas ktoś bardzo dobrze konserwuje. Wiesz co, natomiast... tylko tak, przepraszam ci, Piotrek, my powiedzieliśmy, że to jest welur, a to bardziej jest taki plusz jakby, to jest plusz, to jest taki naprawdę miękki materiał. Welur to jest, jak to się mówi, welur, to mogę powiedzieć, mam w Polonezie z 97 roku, natomiast to jest coś właśnie w rodzaju pluszu, mięciutki, bardzo dobrze wykonany materiał, także... No i mi się wydaje, że w bardzo dobrym stanie, tam żadnych przetarg, żadnego nic, także... Tak, zaraz Wam to wszystko pokażemy. Teraz patrzymy sobie tutaj z tyłu. Jeśli dobrze kojarzę, Piotrek,
takim samochodem, tym rocznikiem Cadillaca, prawdopodobnie jechała Danuta Wałęsa odebrać Nagrodę Nobla za Lecha. No, to mnie zaskoczyłeś. Nie wiem. Za Lecha Wałęsę, ale chyba był czarny ten samochód. Poprawcie ten samochód, mnie, nie wiem, czy widać na filmie. On jest taki niby srebrny, ale to też jest taki kolor w dużym słońcu. On taki trochę się mieni. Srebrno, złoty. Ogólnie kolor bardzo mi się podoba. Nie jest to taki typowy srebrny kolor na pewno. Taki trochę kameleon. Na pewno daje jakieś tam odblaski w słońcu. Mhm. Świetnie z tym dachem czarnym koresponduje. Idealnie. Się fajnie tak odcina. Bardzo, bardzo fajnie. Mamy bagażnik, jak już jesteśmy z tyłu. Bagażnik olbrzymi, damy radę go otworzyć tak od razu. Tak, tylko tutaj? Musimy, tu jest specyfika. Wiesz, trzeba przekręcić zapłon, wsuwek otworzyć, wcisnąć przycisk. To zaraz. Nie otworzymy tego w tym momencie, musimy po prostu przejść do sam wnętrza auta. Zrobimy to na pewno za chwilkę. To zaraz do tego wrócimy. Objedziemy go może całego. Tutaj, Piotrek, widzę taką europejską, zdaje się, przeróbkę. Mamy tutaj światła. To są kierunkowskazy, czy co tutaj? Wiesz co, Paweł, powiem Ci tak, ten samochód generalnie przyjechał z Irlandii. Mhm. I ponoć jeździł w ambasadzie amerykańskiej, także nie wiem, czy to nie jest jakaś wersja na Europę. Kto wie. I czy to jest przeróbka, nie wiem. Widzisz, uszelka się ładnie zakańcza, nie mam pojęcia. No to też jest wszystko spasowane. Być może tak była szykowana przez fabrykę. Może tak była szykowana przez fabrykę. No, ciężko mi powiedzieć, natomiast na pewno wiem, że samochód przyjechał z Irlandii. Zresztą są naklejki na przodzie. Świadczące o tym? Świadczące o tym, proszę jakoś? Bardzo. Tu jest jakieś, takie są, proszę bardzo. Tu są Irlandia, jeszcze jakieś opłaty takie. Opłaty jakieś tam irlandzkie, tu jakieś tam Cadillac, ktoś tam, klub. Mm-hmm. O, zobaczcie tutaj. Właśnie. Proszę Państwa, Olesno 2017, ten samochód tam był. Tak, był. Paweł mnie namówił. Tak, stał obok mojego Chryslera 300. Przyjechaliście, pamiętam, w sobotę w nocy. To był spontan. Mieliśmy się wybrać i pojechaliśmy we trzech, ze świętej pamięci między innymi Rafałem Werencem, którego nie ma wśród nas, ale takie ale życie. Było dobrze wtedy. Było dobrze, było super, pojechaliśmy, był to spontan, Paweł mnie namówił i po prostu tak wyskoczyliśmy. I wiesz co, ja pamiętam, że chyba na swoim tym Chryslerze miałem numer, ja miałem chyba 2H. Ty masz 1H, a ja chyba miałem 2H. No to 2H. Jest taki jeden z pierwszych chyba, tak? No wychodzi na to przy susze tych zabytkowych samochodów. No. Wydaje mi się, że 2H. Spróbuję znaleźć zdjęcia i na koniec tego filmu wkleić. Na Bentleyu rejestrację mam chyba 8H czy 7H, jakoś tak. Okej. Okay. No ja już mam 1J i 2J, to już no to poszło. Już poszło, trochę jest. Już poszło dalej. Już są zarejestrowanych trochę więcej samochodów. Jesteśmy z przodu, tu mamy fajny grill, taki okazały. Trochę jak pomnik wygląda, już jesteśmy przy 1 listopada, standardowe światełka, łatwe do zdobycia. Zderzak z kłami. Taki zderzak to sporo potrafi, myślę, przyjąć na siebie. Na pewno. I raczej... No w ogóle masa samochodu jest dosyć spora i wykonanie takie potężne. Tutaj nic nie udaje, tylko wszystko jest... Mało jest plastiku na zewnątrz, prawda? Wszystko jest masywne. Tutaj mamy, jeśli dobrze kojarzę, poprawnie Piotrek, jeśli się mylę, światełka w środku. Tak, tu są światełka w środku. Jeżeli wrzucimy kierunkowskaz, to tutaj to kierowca widzi, że miga. Takie światełka już miałem właśnie w tym wspomnianym dzisiaj Chryslerze 300, którym byłem wtedy w Olesnie. On był z 69 roku, a tutaj mamy auto z 79 roku, no i widać, że nadal coś takiego się przydawało, bo ten samochód jest olbrzymi tak naprawdę i one pomagają w parkowaniu i w ogóle w ogarnięciu takiego auta. Fakt jest faktem, że z tamtej strony, znaczy z prawej strony kierowca słabo widzi to. Mhm. Musi się troszeczkę wychylić, ale fakt jest faktem, że pomaga to. Okej. Okay. Opony, zobaczcie tutaj fajne z białym paskiem i superowe kołpaki. Pewnie jeden waży tyle, co... No piękne, widać, zachowały się w dobrym stanie. Żadne rdzy nie były jakoś tam specjalnie chromowane, polerowane, tylko po prostu taki świetne stan, jaki był. Świetne opony Dunlopa, jak widać, jakieś Elit. Dunlop, tak, porządna guma. Co my tutaj mamy? 5, to jest 235 na 70, 15. 15, czyli kawał gumy, wszystko przyjmuje na siebie. Przyjmuje na siebie wszystko, tak. No dobra, to co? Chyba wypadałoby się zająć teraz wnętrzem, bo ono jest tutaj też bardzo ciekawe. Lustereczko. Zobaczcie, to też nie jest plastik. To nie jest nawet jakiś aluminium, tylko to jest chyba normalna jakaś tam stal. Mm-hmm.
Wiadomo, można by to trochę przepolerować, ale no też samochód ma swoje lata. No. Tak, jemu to nie przeszkadza. Wygląda bardzo dobrze. Nie jest jakieś tam pokryte rdzą, czy... Dobra. Zaglądamy do środka. Cyk. Poczekajcie, bo gdzieś tutaj gubię mikrofon, już mam. Ok. Przede wszystkim zobaczcie, jak są napompowane boczki, grube. Grube, potężne drzwi. Tak, tutaj zobaczcie, mamy plusz, o którym wspominaliśmy. Mięciutki, w dotyku cudowny. Tutaj mamy grubą wykładzinę, na pewno wygłuszającą i dopełniającą efekt przytulności tego wnętrza. Pozwolę sobie zobaczyć. Tu jest... No. Poczekaj, Paweł. Widzę. A nie, tu akurat nie mam, ale z tamtej strony powinna być jeszcze ta zapalniczka. Tu jest tylko większe miejsce na nią, ale widocznie ktoś gdzieś kiedyś musiał ją zacharapcić. Tak. Tu mamy światełka. One się jakoś tam nazywają. Nie są to Opera Lights, jak kiedyś mi się wydawało. One mają chyba jakąś inną nazwę. Niech ktoś napisze, proszę, w komentarzu. Teraz zamykamy, zobaczcie, fajną szufladeczkę. I przechodzimy do wnętrza. Wita nas tutaj taka nakładka, oczywiście z napisem Body by Fisher, Interior by Fleetwood. Tu mamy też piękne logo Cadillaca po drodze. I zaglądamy do wnętrza. Miejsca na nogi jest mnóstwo, jeśli są złożone te siedzonka. Te siedzonka, to rozumiem, są takie... że dla jakiejś obsługi, czy ciężko dla jakichś ochroniarzy? Czy... Ciężko mi powiedzieć, natomiast ja wykorzystałem kiedyś te siedzonka, bo wiozłem ślub tym Cadillaciem i młoda para po prostu już miała wcześniej dzieci, a potem po prostu brali ślub. I idealnie. Chcieli, żeby te dzieci jechały z nami samochodem i to był wymarzone świetnie miejsce. Świetnie się na pewno. Nagle to... byli tak zszokowani, że ten samochód ma tak wyposażony jest w coś takiego i możemy to rozłożyć, Paweł, tak? Żeby to za chwilkę, tak, dobra. Pewnie. Teraz zobaczcie, jak tutaj przytulnie się prezentuje kanapa tylna. Zaraz na niej usiądziemy, ale na pewno już sobie wyobrażacie, jak jest wygodna. Ciemne, grobowe wnętrze. Ciemne, grobowe, tak. Zobaczcie, tutaj pod lekkim uciskiem już wszystko się tutaj marszczy. Tu mamy wykładzinę, to standardowa, tylko że gruba oczywiście. Cyk. Okej, okay. Jesteśmy już w środku. Piotrek, wspomnieliśmy o tych małych siedzonkach tutaj. One rozkładają się jednym łatwym ruchem. Bardzo proste. Czy jest tu jakaś procedura do tego? Nie, procedury nie ma, Paweł. Proszę bardzo. Tak i tak. I cyk, zobaczcie. I cyk. Z tym, że tak naprawdę nie wiem, czemu mają one służyć, dlatego że no, załóżmy, nawet jeżeli ktoś tu jechał, jakaś tam, nie wiem, kto miał na tym jeździć, to z tyłu automatycznie trochę zabiera to miejsca. Chyba, że wiesz co, teraz sobie wyobraziłem, że jak się siedzi na tych fotelach, to ma się okno obok siebie i może, żeby przez to okno wyglądać, czy kogoś pozdrawiać, czy tam nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, no wiesz, mówię, wykorzystałem to kiedyś do ślubu i to zupełnie przypadkiem tak się złożyło, bo małżeństwo miało dzieci po prostu przed ślubem i te dzieciaki z nami jechały, także było super. Świetnie. Tu jechały dzieci, tu państwo młodzi i to idealnie się spasowało wszystko. Mhm. A widzicie, teraz póki są złożone, to tutaj mamy ogromną przestrzeń. Tak, także. Miejsca na nogi mnóstwo. Teraz Piotrek, zobacz, tutaj mamy taką jakby konsolkę. Otwieranie rozumiem, szyb. Okien, czy tam szyb. A to lustereczko to jest tak dla bajeru tylko? Chyba raczej tak. Dobra. Popielniczka, widzisz, zapalniczka ze znaczkiem Cadillaca oczywiście. O, fajnie. To się nie dziwię, że giną te zapalniczki w takim razie. Z tamtej strony jest troszeczkę inaczej. Tam jest tak samo również sterowanie szybami tutaj tylnymi. Mamy, tak. Mhm. I otwórz tą szufladę. Tutaj mamy cyk, a tutaj zobaczcie. Tutaj, panie, tu jest sterowanie klimą. Sterowanie klimatyzacją. Ale jaja. No. Czyli co to robi wrażenie. Czyli mamy teraz 80 stopni Fahrenheita oczywiście ustawionych. A, tu jest jeszcze sterowanie radiem. Tak, jeszcze sterowanie radiem. No nie. Zobaczcie. Cyk i się to chowa jak w kredensie, jak w barku, nie? Jak w barku. Normalnie. Komunistycznym. Cyk, no. Dobra, teraz zobaczcie, tutaj mamy szyberdach. To jest ten szyberdach wspomniany, o którym żeśmy rozmawiali, że nie jesteśmy pewni, czy to jest oryginał. Mhm. On jest uchylny. No, tylko w ten sposób. A czekaj, muszę go tu jeszcze odblokować. O, w ten sposób. Okej. Okay. No może się przydać, nie? Taki ale szyberdach. Przydaje się, faktycznie. Przydaje się i zawsze jakieś więcej światła wpada do środka. I... Mhm. To jeszcze, wiesz co, Piotrek, rzut teraz oka, zanim się tam przesiądziemy na wnętrze z przodu. Trochę nam tam kurtki burzą porządek, ale to nic. No, w końcu już prawie jesień. Chociaż dzisiaj mamy piękną pogodę. Pogoda trafiła się cudna, tak.
Wygląda, tak w ogóle robi wrażenie, jakby tam naprawdę sporo drewna było. To oczywiście nie jest drewno, To jest plastik. Tylko to jest plastik. Poszedł jakby na, no, ale no... Ale wygląda, na pewno robi wrażenie. Tak to się prezentuje. Zwróć, Pawełku, uwagę na te piękne lampeczki z tyłu, tam też widzimy chłopaki. O, właśnie. Lampeczki są i one świecą, prawda? Tak, tak, do czytania prasy. Można nawet pstryknąć, spróbuj pstryknąć. Mhm. Czy zapala się w tym momencie bez akumulatora? Nie. O, nie. A nie, zapaliło się. Zapaliło się. Tak. Chwilowo się zapaliło. O, działa. Dobra, Piotrek, telefon ci dzwoni, to zróbmy cięcie. Dobra. Zajrzyjmy może do wnętrza tutaj z przodu, Piotrek. Tak, zapraszam. Otwórzmy drzwi kierowcy. To jest potężne, ciężkie drzwi. Czuć, że się ich otwiera. Mhm. To nie jest... I teraz zobaczcie, boczek tutaj też jest przeładowany różnymi bajerami, przyciskami. Tu jest też piękne. Te lampki w ogóle bardzo klimatycznie świecą wieczorem, nie? Takie dają. Tak, to jest taki urok, jak się fajne, zapala. Fajne, cieplutkie światło. No i jeszcze ci, Paweł, zwróć na jedną uwagę, właśnie tak jak wspomniałeś o tych przyciskach, że tego jest dosyć dużo. To jest 79 rok, elektryczna kanapa do tyłu, do góry, do boku i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest całe sterowanie kanapą. W bok są to zaraz zademonstrujemy, no chyba po włączeniu chyba zapłonu. A może nie, może się mylę, może no zobacz teraz. O. Góra, tu się obniża, widzisz, tak. Nagrywa się, idzie do góry. Teraz będzie jeszcze w innej pozycji, jakoś tam się regulowała. No i tutaj tył, przód kanapy. Także. Szacun, że to wszystko jest sprawne. Wszystko jest sprawne, tak jak widać, i mówię, we wszelakich tam pozycjach się to wszystko reguluje, także... Ja pozwól, Piotrek, że sobie tak, zasiądę. Tak, jak najbardziej, dobra. Oczywiście, zapraszam. O, bo należy tutaj wspomnieć wyraźnie, że w tym samochodzie, no w tym momencie podniosłeś mi chyba tą kanapę, ale w nim można usiąść odpowiednio nisko i poczuć się tutaj wyjątkowo otulonym przez całe to wnętrze, zwłaszcza że jest ono tutaj wykończone tym superowym, no, pluszem. Mam nadzieję, że to się nazywa pluszem, nie? No, bo cały czas mówimy o pluszu. Nie jest to welur, na pewno jest to plusz. To jeżeli już, to może być jakiś tam... Chociaż teraz jest jakiś baranek, nie wiem, misiek. Jakiś ciężko taki misiek, mi to nazwać. No. Oczywiście tak, to zobaczcie. Wszystko jest połączone ze skórą, no bo to są wszystko wykończenia skórzane. To jest skórzane, to jest... A to jest właśnie ten plusz. Okej. Okay. Teraz oczami kierowcy spójrzcie Państwo, jak się wszystko tutaj... Wiesz co, Paweł, tak z ciekawości zaznaczę, chciałbym zasugerować jedną rzecz, bo to też mnie interesuje, czy może ktoś, kto będzie to oglądał, lub ewentualnie chłopaki z Gdańska, czy, bo słyszałem, że tu się powinna ta kierownica podświetlać. U mnie się nie podświetla, widocznie coś tam nie działa, ale to oni musieli się wypowiedzieć, bo tu jest, widzisz, tak jakby wstawka taka, gdzieś ktoś... Ja już coś takiego widziałem, nie wiem, czy w Cadillacu. Że to się podświetlało. Prawdopodobnie tak. Chłopaki, jeśli możecie, napiszcie proszę w komentarzu, czy to powinno być podświetlane. Teraz spójrzmy na zegary. No, malutkie w stosunku do całego auta są po prostu tak jakby za małe, ale w ogóle to... No i tu jest dołożony, jak widać, termometr z tego względu. Zresztą to też za chwilę o tym powiem. Cadillac nie ma wskaźnika temperatury. Ma po prostu kontrolkę, która informuje nas o danej temperaturze, zapala się na pomarańczowo, a potem na czerwono, kiedy już jest temperatura jakaś tam osiąga. Kiedy już jest za późno. I jakby za późno. No i nie możemy wtedy kontrolować... Wiem, stanu. No po prostu temperatury silnika, no a bezpiecznie jest wiedzieć, jaka temperatura jest płynu i silnika. Pewnie. Wiesz co, teraz jak patrzę na ekran, którym tutaj na podgląd, ta deska wydaje się granatowa, ale to jest oczywiście złudzenie, deska jest czarna, tutaj wszystko jest... Czerń typu Kongo, jak to się mówi. O, czerń typu Kongo, dziękuję bardzo. No dobra, wróćmy. Tego nie słyszałeś. I Państwo też. Wróćmy tutaj do tej konsolki, mamy tutaj radio, fajnie, że oryginalne. Tutaj mamy sterowanie klimatronikiem. Climate Control, proszę bardzo. Tutaj mamy olbrzymie wrota schowka. Coś tam ciekawego jest? Wiesz co, jest ciekawa kaseta. To już pozwolę kaseta. Sobie wyjąć. O, i tam jest kaseta magnetofonowa. O, ale gadżecik. Która oczywiście radio gra i ta kaseta też będziemy ją włączać. Paweł mówi, żeby nie włączać radia na filmach, bo to trochę jakby... No ale tutaj zobaczymy. Ale tutaj to można. Chociaż dlatego, kilka sekund. Kilka sekund, bo to jest klimat i to są z kasety stereo 8. Chętnie w ogóle nabyłbym takie kasety, gdyby ktoś gdzieś miał, bo to czasami ktoś ze Stanów poprzywoził. A
myślę, że są mu zupełnie zbędne, bo będą się poniewierać po jakichś tam strychach, piwnicach, a tutaj a zawsze tu, by coś... to by się przydały. Przydałyby się. Jeśli macie takie kasety, dajcie proszę znać w komentarzu, ewentualnie może ktoś na zobaczy, że pojawiły się gdzieś na Oliksie, bo człowiek nie jest cały czas obecny na jakichś tam aukcjach, natomiast może się pojawić przez moment, ktoś to wystawił, bo mu są zupełnie niepotrzebne, to takie kasety w VHS. To ja tutaj tylko tak przyłożę, zaraz poproszę Ciebie, żeby tutaj nic nie zepsuć. No, to ja potem ją włączę. Standardowe wyposażenie schowków obecnie, czyli maseczka tak musi jest, być. Niestety. Tak. Tutaj widzicie wszystko w grubej takiej wykładzinie fajowej. Okej. Okay. Wskaźnik paliwa w takim, no, dziwnym miejscu, powiedziałbym. Po środku deski, chyba że miał być tak ważny, że chcieli go akurat coś mu tam teraz dolega i przestał chodzić. Może jakiś kabelek zaśniedział lub także. No to, no ale to szczegół, no wiadomo. Kilka aut amerykańskich miałem bez wskaźnika paliwa i jakoś trzeba sobie z tym dawać radę. Nie jest to w sumie jakaś tam tragedia. No ja myślę, że bo chodził, także to nie jest tak, że coś tam się uszkodziło, tylko po prostu jakiś kabelek zaśniedział lub tam gdzieś nie ma styku, bo wskazywał. Mamy tutaj światła, wycieraczki, mamy też tutaj widzę siłę, nie siłę, tylko częstotliwość. Tak. No machania. I oczywiście na trysk na szyby. Mhm. Jeszcze teraz zobaczcie rzut do tyłu. Przestrzeń ogromna, jak widać. Tak. No aż by się po prostu chciało gdzieś tym dalej pojechać. Jak to się mówi, klatka piwa między nogi. Idealnie. No. I kierowcę i w trasę. Kierowca. No, i kierowca i w trasę. Przejdzie, no to raczej. Mile by było. Zajrzyjmy jeszcze, panie Piotrze, pod maskę tego samochodu. Koniecznie. Tak. Oczywiście jest tam V8, ale może nie zdradzajmy jakie. Ja mam taki pomysł, żebyśmy pokazali to V8 i zobaczymy, czy chłopaki z Gdańska będą umieli odczytać, jaki to motor jest tutaj zamontowany. Otwórzmy proszę maskę. Auto świeżo wróciło od naszego wspólnego właśnie, już teraz kolegi Łukasza z Ostrowca. Dokładnie. Łukasz, serdecznie Cię pozdrawiamy. Pozdrawiam Łukasz. W ogóle czekam dziękuję. Na Ciebie. A ja a w ogóle to swoją drogą zapowiedziałem, że jak się Łukasz pojawi u Ciebie, to macie mnie poinformować i mamy się spotkać. No. O. Tak czy tak, słyszysz? Czy u Ciebie, czy u mnie. Słyszysz czy... Łukasz, oglądasz tam? Mam nadzieję, że... Jakieś małe cyku-cyk jest potrzebne. No właśnie, bo ja wiesz co, nie skończyłem, a Łukasz, jeśli oglądasz, to czekam na Ciebie. Buick czeka bardziej niż ja. O. To nie było miłe. To nie było miłe z Twojej strony. No na równi czekacie. Tak, razem z Buickiem. Jesteśmy pod maską i teraz, panowie z Gdańska, zagadeczka do Was, chociaż już pewnie widzicie po rozmiarach, co tutaj jest. Na razie nie zdradzajmy, Piotrek. Zobaczymy, czy się chłopaki pokapują. Albo ktoś inny może się pokapuje. Nowe paski, zobaczcie, kółeczka. Wszystko jest tutaj odświeżone. Wszystko zrobione przez Łukasza właśnie dokładnie. Z Ostrowca, więc jakby co, to myślę, śmiało można go polecić jako tak, majstra od amerykańskich. Z filmu z Talbotem twoim. O, najlepszy, tak. Tak najlepszy film z Łukaszem to ten z Talbotem. W sumie dwa, go tam jeszcze później ciągnikiem musieliśmy małym ogrodowym jakimś targać. No dobra, tutaj zobaczcie, jakie są wzmocnienia, zobaczcie, przykręcane, żeby się to tutaj wszystko kupy trzymało. Cały ten olbrzymi przód. To co, zamykamy i zrobimy jeszcze rundkę po mieście? Tak, zrobimy rundkę po mieście, tylko chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy właśnie, no, z tym silnikiem. Mhm. Ten samochód jest świeżo po wymianie silnika. Dobra. Generalnie mam te auto już około, nie wiem, no, też 4-5 lat, no, myślę, no, że tak spokojnie myślę. 5 lat. Myślę, że z na 5 pewno lat już, z 5 no. lat na pewno. Tym bardziej nawet, który tam jest, Olesko ile? Olesno 2017. No to 17, to już jest 3 lata, no. Jeszcze, no to spokojnie, 5 lat to jest minimum. I słuchajcie, ten samochód był użytkowany, jeździłem nim jak najbardziej, wszystko ok. Natomiast miałem taką przygodę, że wiozłem państwa młodych. Mhm. Na szczęście wszystko się udało, że dowiozłem na miejsce, było ok. W drodze powrotnej zaczął coś przerywać, zaczął coś szarpać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem pewny, że to po prostu coś się stało z zapłonem, może z paliwem, no. Samochód zjechał na lawecie teoretycznie, bo na drugi dzień musiałem go scholować, zostawiłem go w pewnym miejscu.
przyjechał do garażu i tak sobie stał. Stał sobie tak przez około 2 lata z tego względu, że też w związku na gabaryty auta ciężko mi było do jakiegoś mechanika zaprowadzić, też nie każdy się podjąć. I tak. Tobie tutaj, Paweł, dzięki wielkie, dlatego że poleciłeś mi Łukasza. Ja prosiłem Ciebie, żebyś mi właśnie coś podpowiedział, jakiegoś mechanika, który zająłby się takim amerykańskim samochodem. I słuchajcie, auto pojechało na ustawienie zapłonu, na regulację, na takie tego typu rzeczy. I co się okazało? Łukasz, który żeśmy przed chwilą wspomnieli, zaczął to fachowo oglądać ten silnik, zaczął gdzieś zaglądać, oglądać jakieś kamerki, te sprawy i zadzwonił do mnie z taką informacją, że słuchaj, no nie chcę Cię tam straszyć, ale ten silnik mi wygląda na razie po wstępnych oględzinach, że on się po prostu przytarł, zatarł, przytarł, no zwał jak zwał. Potem go Łukasz wyciągnął, przejrzał, obejrzał i powiedział, no ewidentnie, przyczyn było wiele, z tego względu, że główną przyczyną było to, że zaczęła fiksować, ja o tym nie wiedziałem, pompa oleju, nie podawała, nie było odpowiedniego smarowania, troszkę tam i płyn zawiódł chłodzący, no powiedział mi ogólnie, że wiele czynników się na to zbiegło. Staraliśmy się go ratować, natomiast Łukasz stwierdził, że jednak nie, bo to za duże koszta, bo gdzieś tam są jakieś mikropęknięcia na bloku czy na głowicy, no nie wiem na czym. I został wymieniony właśnie silnik. Oczywiście silnik przyjechał w zupełnych częściach, w skrzynkach. To był zupełnie rozebrany do ostatniej śrubki. Łukasz go złożył, wsadził. No jak widać, wygląda jak wygląda, pięknie chodzi. No chłop się zna na robocie po prostu. Oj. Tak w bardzo, skrócie, nie? Bardzo. Zresztą nawet pytania, które on tam zadaje, jakieś, bo ja tam mu jakieś z takich książek amerykańskich, które mam do tego Cadillaca, tam jakieś próbowałem jakieś informacje mu tam sfotografować i tak dalej. No pytania konkretne, no człowiek tak wie o czym mówi. No. Mam nadzieję, Łukasz, że niedługo się zobaczymy i że zmontujemy jakiś kolejny film taki, no można powiedzieć edukacyjny, prawda, z twoich prac. No ja czekam na Łukasza, powiedziałem, że mam nadzieję, że będziemy się tu zobaczymy, bo to wszystko tak... Teraz odbieram na świeżo ten samochód, no to tak wszystko szybko. To jeszcze więcej byś nam mógł tutaj opowiedzieć, Łukasz, jak przyjedziesz. Tak, Łukasz by tam swoje, tam, jak to się mówi, trzy grosze czy pięć groszy dołożył. Taka miniaturka powstaje, proszę Państwa. Cyk. Dobra, mamy to. Siedzimy już we wnętrzu. Obiecaliśmy, że puścimy muzyczkę, panie Piotrze. Tak, puścimy muzyczkę, puścimy stereotokasety. Proszę zobaczyć, jakie gabaryty. To co za retrokaseta, ale proszę bardzo, tak jak powiedziałeś, obo się rzekło. Radyjko, spyk. No i działa. Piękny, ciepły dźwięk. Dźwięki jak tych, jak... W Las Vegas. Tak. Kowboje. Leci sobie muzyczka. Takie bajerki. Jak na CD zmienia sobie no, w pyk, pyk. W 79 roku. Jedziemy jeszcze na szybką rundkę po okolicy. Tak, przejedziemy się kawałek, zobaczymy jak się prowadzi, to ja wiem, natomiast jak Pawłowi się jedzie z tyłu. Nie, póki co jedzie się cudownie i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Zaraz wyjedziemy tylko na jakąś taką równą drogę, asfaltową. Tak. No, powiem Ci, że on te wszystkie garby i poprzeczne nierówności to zżera bardzo dokładnie. Nic tutaj nie daje odczuć do środka, no ale rozstaw też osi jest tak duży, że to wszystko jest tutaj dobrze tłumione. Ale może sobie Paweł teraz wyobrazić, prawda? Klateczka piwka między... Ojej. Kolega. Może, idealnie. I ogień. I można jechać do Oleska. Na robotę. Dobra, Piotrek, tak? Na pewno kilka osób oglądających zastanawia się, ile ten samochód pali. Liczyłeś to kiedyś, czy jeszcze nie? Paweł, tak jak wspomnieliśmy na filmie, no, mają...
teraz zagadkę, chłopcy, jaki silnik został wsadzony. Mają to ocenić wizualnie. No tak. Wcześniej silnik był 7-litrowy. No, czyli te 30 sobie pewnie chorchną. No, myślę, że 20 tak z haczykiem na pewno. W zależności jak się nim jedzie. Natomiast no, to jest ciężki samochód. Trochę go tam trzeba dodać mu gazu, żeby się rozbujał. Natomiast jak już jedzie, to po prostu ten gaz mu się tylko muska. Ta masa go po prostu toczy sama. No, okay. Już go teraz rozpędzimy troszkę, żeby nie było, że... No i sobie płyniemy. Jak w amerykańskich filmach, jak w amerykańskich furach, po prostu tak jest. Samochód się buja. Nie jest to samochód sportowy, przyklejony do drogi, sztywny. Przeciwnie. Wręcz odwrotnie. No. Cały sobie chodzi, ale to miał być komfort jazdy, a nie wyścigi. Tak jest. Powiem Ci, Paweł, że frajda jest, prawda? No, zresztą sam masz amerykańskie samochody, jesteś miłośnikiem w marki tych amerykańskich aut. To są moje ulubione. Także, że wiesz, jak to jest, natomiast jest to fajne uczucie, kiedy sobie taką krową jedziesz po ulicy, kiedy stoisz na światłach, kiedy Cię ludzie mijają, kiedy patrzą, patrz, jakim jedzie, jakim gablotem jedzie, pewnie jakimś Lincolnem albo jakimś Cadillaciem, no akurat Cadillaciem to trafione. Cadillac albo Chevrolet, nie? Tak, to są dwie opcje, no, zawsze dwie tak opcje, ale no, tak. Jest to na pewno, wiesz, Paweł, jak to jest. No, każdy siłą rzeczy wzrok przyciąga. Jasne, jeszcze jak. A na trasie taka prędkość przelotowa dla niego to co? Wiesz co, Paweł, ja jeżdżę sobie 100, 110. I tyle, no nie? 120, więcej mu nie potrzeba, wiesz. No. Nie jadę tam 70, no bez przesady, ale normalnie, spokojnie sobie, wiesz, jedź. Stówkę, 110 sobie leci. Mówię, muskając mu lekko gaz i żeby go tam jakby cały czas zużycie paliwa jego zminimalizować. Przy takiej wyższej prędkości... Nie wchodzi w grę oczywiście żaden gaz, że tego typu rzeczy, bo po co? No, a, jest no, tak, oczywiście. Taki jest, jaki jest i tu żaden gaz... Za małe przebiegi, żeby się aż tak... Tak jest, to nie jest samochód, który lata gdzieś po autostradach i... Czy na co dzień do pracy, czy do sklepu. Super się prowadzi, naprawdę. Polecam. Polecam ludziom, którzy szukają jakiejś pasji, niech się zarażą taką motoryzacją amerykańską. 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 No. No, każda motoryzacja jest super, ale amerykańska jest, jak widać. O. Czuję się jak Elvis Presley. Oczywiście Elvis chyba nie prowadził, Elvis raczej siedział z tyłu, ale... Tak myślę. Chociaż lubił samochody bardzo. Tak, tak. Lubił też dawać samochody w prezencie swoim znajomym. Szczególnie przed śmiercią podobno. Szkoda, że nie byłem jego znajomym. A no, pewnie. No, taka to pozycja, rączka na ten, jak to się mówi. I do przodu. No nie jest to Polonez, nie jest to Maluch, jak... Tamte no oczywiście nie, też to... mają swoje uroki, tak jak wiele wypowiedzianych słów było na ich temat na filmach. Dziękuję zresztą oglądającym, bo widziałem, że Maluch ma chyba ze 140 czy 150 tysięcy. No ma branie, tak. 150 tysięcy wyświetleń, także dziękuję. Czy ogólnie, wiesz co, te filmy z Tobą, to bardzo dobrze się przyjęły. Były bardzo dobrze komentowane, także szacun, Panie. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, Panie Piotrze, to co? Dziękuję w imieniu swoim, no i wszystkich widzów. Dziękuję ja. Którzy dziękuję na nas patrzą teraz. Szybko się, myślę, zobaczymy, coś jeszcze sobie pewnie przykręcimy. Nagramy. Może razem. Jakąś przejażdżkę tutaj w fajne miejsce. Dzięki za dzisiaj. Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich oglądających i... No zapraszam i do oglądania kanału. Zapraszamy na kolejne, tak. Dzięki dziękuję. Wielkie, Piotrek. Do zobaczenia. Co jest? Czekasz? Czeka, Sunia?